Cześć, ja jestem Anjon i będę dzisiaj testował Angara. Angar miał opinię najgorszego Void Championa. Czy słusznie, nie wiem, ale faktem jest, że nawet darmowi championi czy epiki robili to samo co on, a czasami byli w tym nawet lepsi. Angar razem z Fortusem dostali buffa w ostatnim patchu i przyjrzyjmy się zmianom, jakie Plarium wprowadziło do jego skilli. A jeden został taki sam. Do A2 dodano 75% szansę na wrzucenie Prowok na dwie tury zamiast na jedną turę i zwiększono mnożniki z 0,2, jak było dawniej, na 0,27. Do pasywa dodano 100% po wyksiążkowaniu szansę wrzucenie dużego Decrease Attack, jeśli zaatakuje Angara, będąc pod wpływem Prowok. Przekonajmy się najpierw, jak te zmiany wpłynęły na jego damage. Ja mojego angara używam głównie na hydrze, dlatego ubrałem go w set kerst, A jego całkowite staty prezentują się następująco: 71,500 HP, całkiem przyzwoicie. Jest szybki, Dwa, prawie 2,5 Defensa, niestety nie udało się dobić do 100% crit rate, i wystarczająco Akuracji, żeby wrzucać Prowok na hydrze na normal. Ponieważ spełnia rolę tanka, Dałem mu też całkiem sporo resistance. Test damage przeprowadziłem na smoku normal na poziomie 23. Zrobiłem to przed buffem i po buffie. A na koniec przebrałem Angara w rzeczy od Magnara, żeby sprawdzić jaki damage wyciąga w secie nieco lepszym niż ten, który tutaj widzicie. I zobaczmy. Zaczynamy od Lidli, wrzuca decrease. Defense i Weekend na wszystkich. Badel jest po to, żeby zwiększyć damage na przeciwnikach, którzy mają na sobie Poisona. I wybierzmy A2. I zobaczmy, jak to wygląda. I mamy od 37 do 40 nieco ponad 1000 na ataku AoE, który wrzuca na wszystkich prowoke. Sami przyznacie, że to nie były zbyt oszałamiające liczby. Zobaczmy jeszcze jak prezentuje się A1. Trzy ataki, każdy po mniej więcej 21 tysięcy. Ten trzeci atak dodatkowy, ponieważ cel miał na sobie prowok. I zobaczmy jak wygląda sytuacja po buffie. Staty tego hangara po buffie są odrobinę wyższe, różnica to raptem 2000 HP, dostał nowe glify ode mnie. Na pewno wpływa to na damage, ale w bardzo małym stopniu. Ma też jednogwiazdkową duszę, ale do tego testu nie wybrałem mu żadnego Blessingu. I mamy od 50 do 55 tysięcy damage, co stanowi wzrost o ponad 30%. Do tego w trzech przypadkach prowok weszło na dwie tury. Całkiem przyzwoity buff. Sprawdźmy teraz A1 po buffie. I tu, jak można było przypuszczać, nic się nie zmieniło, natomiast stało się coś dziwnego. Angar zaatakował tylko dwa razy, pomimo że przeciwnik miał prowok, co może sugerować, że razem ze zmianami dodali nam nowe bugi. Przetestujmy jeszcze Angara ubranego w Lital i cruel, po to, żeby dać mu ignore defense i zobaczymy, jak wpłynie to na jego damage. HP ma bardzo zbliżone i trochę większy crit damage. Ale samo Ignore Defense na pewno wpłynie na obrażenia, jakie otrzymają przeciwnicy. Ten sam team, jak zawsze zaczynamy od Decrease Attack i Decrease Defense, potem Badel. I mamy od 76 do 84 tysięcy i to już jest całkiem przyzwoity niuk. Sprawdźmy teraz jego A1. Ciekawe czy tym razem będą 2 czy 3 uderzenia. I od 34 do 39 000. 3 uderzenia. Więc jeśli to wcześniej był bug, to tym razem się nie ujawnił. I muszę przyznać, że te uderzenia zrobiły na mnie wrażenie. Oczywiście Angar nie może konkurować z topowymi nukerami, ale jako support, jeżeli go odpowiednio ubierzemy, bije całkiem nieźle. Sprawdźmy teraz jak wygląda sytuacja na hydrze. Przed buffem taki team z Angarem zrobił ponad 52 miliony damage'u. I pokażę Wam jak ten sam team sprawował się po buffie. Pokażę tylko sam początek i końcówkę tej walki i porównamy damage'u. W tym momencie Angar zrobił to, za co mu płacę, czyli wrzucił Provoke na dwie tury na Head of Decay, dzięki czemu nie będzie mogła ona wyczyścić debuffów ze wszystkich głów. Przyspieszę teraz trochę tą walkę, a po kilku turach przejdziemy do końcówki. To już końcówka walki. Tym razem udało się jeszcze uwolnić Angara, ale za chwilę zacznie się wszystko sypać. Natomiast Angar dzielnie umieszcza prowok. Jego Reflect Damage też będzie się liczył do całkowitego wyniku, podobnie jak kontrataki. Jak widzicie damage tego teamu jest sporo wyższy niż przed buffem. Bardzo jestem ciekawy ile z tego zrobił Angar. Musimy tylko pamiętać, że w porównaniu z buildem sprzed buffa, angar ma teraz o jakieś 10 tysięcy więcej HP. I to już koniec, wszyscy zostali pożarci. Sprawdźmy wynik. Ponad 74 miliony na hydrze Normal, z czego Angar zrobił 20 milionów, tylko trochę gorzej od Artaka. Przypomnę, że przed buffem Team zrobił 52 miliony, z czego Artak prawie 10 milionów. Także przyrost jest całkiem znaczący. Muszę przyznać, że plarium tym buffem sprawiło, że angar jest bardzo atrakcyjnym prowokerem, ustępującym w tym momencie być może tylko łuczniczce. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak angar jest ubrany, jeśli chodzi o akcesoria, mamy banner z Resistance, amulet, bardzo fajny crit damage, dużo resistensu, dużo accuracy, HP Defense, pierścień HP i dużo defensu. Set Perception, buty, tutaj muszę jeszcze przerolować Ascension. Klata na razie tylko niebieska i też Ascension do przerolowania. I Set Cursed, rękawice Crit Rate, Ascension do przerolowania. Tarcza bardzo fajna. Helm, broń. I całkowite staty w tym momencie. Na hydrze to prawie 82 tysiące HP. Kiedy uda mi się przerolować ascensy na rękawicach, pewnie będę szukał crit rate, żeby dobić te 3 brakujące do 100%. I zobaczmy jeszcze masterki. Poszedłem w offense i support. Napiszcie w komentarzach, czy macie angara i czy go używacie. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki. Cześć!